Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy zupę kukurydzianą z kurczakiem. A składniki, jakich użyjemy, to kurczak, cebula, czosnek. Do tego kasza, curry, bulion, oliwa, kukurydza, sól, pieprz, śmietana. Zaczniemy od... Na małym ogniu. Niech nam rondelek już się nagrzewa. W międzyczasie wlejemy oliwę. Około 2 łyżek. Następnie cebulę. Cebulę pokroimy sobie w kosteczkę. Słuchajcie, oliwa nam się już nagrzała, także praktycznie możemy już cebulę przesmażać. Wszystko. I pamiętajcie, cebulę trzeba zeszklić. Następnie dodamy czosnek. Czosnek myślę, że w pasterki. Ładnie wygląda, jak jest pokrojony i sobie pływa w zupie. Natkę pietruszki również sobie skroję tutaj do miseczki. Ale cały czas pamiętajcie, trzeba kontrolować jednym okiem to, co się dzieje w garnku. I natka pietruszki. Cebula już jest praktycznie gotowa. Mięso, jest to udko już rozebrane, bez skóry, bez kości. Gotowe, także nie będziecie mieli z tym problemu. I dodajemy czosnek, słuchajcie. Cebula jest złota, dodajemy czosnek. I w międzyczasie kroimy sobie kurczaka. Kurczaka pokroimy na początku w paski. A następnie w drugą stronę i nam wyjdzie kostka. I dodajemy powoli mięso. Także bez problemu można oglądać telewizję i sobie w kuchni szykować zupę. Słuchajcie, mieszamy kurczaka, to znaczy przesmażamy do momentu, aż zrobi się cały biały. Wtedy dodamy kaszę, znów przesmażymy i zalejemy bulionem. Kolejnym etapem jest kasza, czyli do mięsa dorzucamy kaszę. Mieszamy ją. Dodajemy curry. Ja myślę, że tutaj damy z 1,5 łyżeczki. Czekamy. A, ten zapach jest przepiękny. Unoszący się. Do tego sól. Pieprz. Słuchajcie, danie mamy praktycznie zrobione. Zalewamy to tylko bulionem. I gotujemy 15 do 17 minut. Czyli zalewam. Zakrywam i widzimy się za 15 minut. 15 minut minęło, tak jak mówiłem. Teraz czas na śmietanę. Na początku płyn dodajemy do śmietany. Czyli gorący, mniejsza ilość do zimnego. Następnie mieszamy. I dodajemy. Czyli zahartowaliśmy śmietanę. I wiemy... Mamy pewność, że nam się nie zważy. Słuchajcie, zupa jest lekka, ale naprawdę pożywna. Do tego kukurydza. I praktycznie jesteśmy już przygotowani z zupą i zupa jest gotowa. Ja jeszcze ją tylko spróbuję. Musimy poczekać, aż zabulgoczy, czyli już będzie idealna, jeżeli chodzi o śmietanę, żeby się zagotowała. Lekka, słuchajcie, wiosenna zupa. Zabulgotało, wyłączamy, dodajemy naszą natkę pietruszki. Ja to ją tak skroiłem, żeby z boku były dużo zieleniny. Słuchajcie, latem trzeba jeść zielenina. Zielenina przede wszystkim jest tania, dużo jej rośnie.
O. Także. Naprawdę lekka, ale pożywna zupa. Proszę bardzo. Piękna, słoneczna zupa, a jeżeli jesteście ciekawi nowych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polo Marketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach. Pozdrawiam, do zobaczenia.